W okresie międzywojennym na terenie Kępna, jak już wcześniej wspomniałem, żyły te trzy nacje i wspólnie się uzupełniały. W związku z tym, że po wielkich pożarach miasta Kępna, które występowały w latach 1700-1800 i prawie że do połowy 1900 roku, większość budynków w Kępnie poprzednio była drewniana. Dlatego budowniczy poszczególnych obiektów zastosowali nową metodologię budowy właśnie trwałych obiektów, takim jak jest synagoga, która powstała w 1815 roku. Jak widzimy, kościół ewangelicki w 1864 roku, jak również kościół katolicki, który powstał w 1911 roku. Nie mówiąc o poczcie, jest to projekt Otto Webera, jednego ze słynniejszych budowniczych, który realizował te zadania. Tak jak na początku wspomniałem, wszystkie te narodowości wspólnie żyły w Kępnie, nie przeszkadzając sobie. Zaznaczone jest jedna z takich powiedzeń, że ówczesny rabin Kępna, który w 1814 roku zadecydował o budowie synagogi, powiedział budowniczym z brzegu, że jeżeli przystąpią do budowy, to ofiaruje tyle złota, ile w tym dniu waży jego syn. I stało się to, jak wiemy, kępińska synagoga jest jedną z największych w Wielkopolsce, jak również w ówczesnych Prusach, wzorowana na wzorach berlińskich i wszędzie zostało podkreślone, że nacja żydowska, która występuje w Kępnie, jest bardzo bogata. Kiedy już zaczęły się ruchy w Niemczech, te niekorzystne, nacjonalistyczne, wtedy większość Żydów kępińskich zaczęła opuszczać Kępno, udając się przez różne państwa, szczególnie do Stanów Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych jest jedno miasto, gdzie większość kępińskich Żydów emigrowało. Tak jak zaznaczyłem, w każdym narodowości występują wybitni ludzie, tak samo i tutaj. Zarówno Melbourne, który był tutaj u nas rabinem przez 15 lat, bardzo dobry tłumacz Talmudu, słynnej światowej sławy, Max Bohr, który został noblistą, inni zostali wyróżnieni. Tak samo w każdych innych narodowościach występują słynne osoby.